Witajcie moi drodzy, z tej strony Lina. Witam was w kolejnym odcinku z Horizon Zero Dawn. Słuchajcie, teraz będziemy dojeżdżać na miejsce zadania. Sytuacja wygląda tak, że od ostatniego nagrania ja ten odcinek nagrałam. Słuchajcie, go nagrałam. Zresztą dajcie mi sekundę, ja sobie sprawdzę specjalnie, czy dzisiaj nagranie jest zrobione normalnie. Tak przynajmniej powinno być. Słuchajcie, wyrąbało mi się nagranie. Pół godziny fajnego, energetycznego nagrania. Bardzo fajnych misji, bo te misje, nie ukrywam, że bardzo mi się podobały. No niestety, stało się... wyrąbało się. A, to jest maska z innego questa. Natomiast słuchajcie, od czasu... ostatniego nagrania tak naprawdę też sobie podcisnąłem troszeczkę z misjami głównymi, w tym ulepszam broń, którą dostaliśmy i też mam na nią największą możliwą torbę. Ale widzę, że nie mam w nią włożonych kamyszków, co muszę nadrobić. Porażenie. Dobra i... 52, 53. Okej, to jest fajne. Także ja tę misję, że tak powiem, znam. No ale wyszło jak wyszło, no tego niestety nie przeskoczę. Urea powiedziała, żebym poddała się próbom. Urea? Nikogo wcześniej. Co cię tutaj tak naprawdę sprowadza? No nie, mnie przysłała. To chcę wyzwać Arataka, żeby móc zostać... Wybaczcie, że sobie, że tak powiem... Zawsze możesz wrócić. Przeklikuję to. Aha. Nie wziąłam sobie tych. Najlepsi łowcy to ci. Próba jatki. Nie pamiętam, co robiłam. Sprawdzi umiejętność przetrwania dług. Maszyny będą pojawiać się na arenie falami. Tylko tak nie dasz się przytłoczyć i pokonać. Dobra. Zejdź po linię na arenę i potrzeba czasu, żeby ściągnąć maszyny z przełęczy na arenę. No to powiem wam szczerze, że jedna rzecz jest plusem tego, że my będziemy musiały tym rozwalać. Muszę sobie przeładować. Swoją wartość w tych próbach. Powinnam to zrobić uczciwie. No i teraz motyw jest taki, że sobie nawalamy tym maszynę. Całkiem spoko strzela, zwłaszcza widzę po ulepszeniu. Bo bez ulepszenia było to troszeczkę słabsze. W ogóle, żeby ulepszyć to, trzeba było, słuchajcie, zabić ptaka, że tak powiem. Tylko, że ja tego ptaka tukłam chyba z 20 minut. Więc w ogóle dotrzeć do następnej strefy, a to robiłam coś innego. Przynajmniej tyle do wybrzeżenia jakąś nowość. Tam miałam zrobić konkretną ilość maszyn w konkretnym czasie. Ej, no już. Pyk. Ogólnie z tym ustrojem jest taki motyw, że on pierwszy raz strzela tak bardzo, bardzo powoli, a później strzela bardzo, bardzo szybko. Dobra.
No to teraz jeszcze sobie musimy wytworzyć amunicję. Skąd się tu wziąłeś? Widzicie, że w sumie maszynki to mi ładnie na tym padają. Aż jestem zaskoczona, jak ładnie. Bo powiem szczerze, że wersja przed ulepszeniem aż tak dobra nie była, mam wrażenie. W sensie biło się tym spoko, ale teraz to jest po prostu koks i to w kosie niesamowicie. Żeby ulepszyć broń, to gdzieś tutaj w wiosce, którejś z tych albo tych, gdzieś tutaj w Karmun teraz jest quest u laski, która nam każe się cofnąć tutaj i tam sobie lejemy takiego ptaka i właśnie zbierając rzeczy z ptaka, ona nam ulepsza to cudo, które tłuczemy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ten prąd z tej broni się rozchodzi, więc jeżeli maszyny stoją obok siebie... to też się tam w miarę sieka. No i brak amunicji. Się wypstrykałam, ale mam z czego robić, więc damy radę. Nawet coś życia straciłam na koniec. Myślę, że to trochę kwestia mojej nieostrożnej gry. Nie jest tak, że zgarnią sobie rzeczy. Jestem ciekawa, czy ten się dobiegnie jakoś szybciej, czy... Ten mróz niemal parzy jak słońce. Jak mi się zdarza, narzeka na zimno. Dobra. Twoje pierwsze podejście do tej próby i drugie miejsce. Tam niewiele mi brakowało. Widziałam. Mam na razie dość. Więcej trening. Pobiłam rekord. Niedługo werak. O, mam 45 poziom. Czy... to mi się przydało, jak goniłam wiewiórki, słuchajcie, bo żeby tej broni ulepszyć torbę, trzeba mieć skórę wiewiórki. Położysz ty w mordę, ile ja tego badziewiana latałam, naszukałam się, to co nawet nie wyobrażacie. Ale, że tak powiem, dałam radę, więc pod tym względem byłam zadowolona. Przyszedł czas na próbę, którą będziemy mieć z Aratakiem i... próba będzie się składać jakby z trzech części, no ale to zobaczycie. Natomiast nie powiem, bo bawiłam się przy tym naprawdę dobrze. W sensie ciekawe są te questy. A to, że robię nocą, sprawia, że wyglądają jeszcze lepiej. Więc to takie plusiki. W ogóle ja... jak sobie grałam tak poza nagraniem, bo tak akurat miałam taki wieczór, że nie mogłam zrobić live'a, bo tak to normalnie był live z tych misji. Ale miałam wyczucie, że nie mogłam zrobić live'a, musiałam czatować pod telefonem, więc po prostu sobie gdzieś tam siedziałam i grałam. A myślę, że to w moim przypadku dużo świadczy o grze, że ja sobie grywam w czasie prywatnym, bo mi się rzadko zdarza grać w czasie prywatnym, bo ja po prostu też na to nie mam czasu zazwyczaj. Więc jeżeli już w czasie prywatnym do jakiejś gry siadam, to znaczy, że mi się podoba. A questiki są fajne. Aczkolwiek jest
quest z creepy gościem z bramą, który mówi do nas córciu cały czas. Jest dziwny, nawiedzony i... tak ogólnie to nie polecam zbliżania się do niego. No, pyk. Uważa, tak ładnie się pojawiłaś. Nie opowieści o twoich wyczynach. Dobra, znów. Zdaje się, że nasz spłachetek śniegu bardzo cię interesuje, Nora. Tak. Najwyraźniej to jedyny sposób, by wszystko zobaczyć. Czy to wyzwanie? Ty? To chyba jakiś żart. To nie jest żart, Arataku. Tylko powiem, że tutaj niezła brazylijska telenowela, tudzież jakaś ta... Ale skoro wspierasz, jak to się nazywało? Moda na sukces. Muszę je przyjąć. Miałem o tobie lepsze zdanie, siostro. To ty zakazałeś mi iść na rytącą. Tak, te dziady są rodzeństwem i się kłócą między sobą. Ty chyba... Jesteście rodzeństwem? Ona mnie wykorzystała do tego, żeby... Nie... się dostać na górę i pokonać jej brata. Najpierw spotkamy się w zmrozinach, a tam błyskawicznie zakończę te żałosne kpiny. To jest pewno, że liczę na to, że ja będę walczyć z nim. A... quest będzie wyścigiem. Po części tak. Polowaniem. Na to wychodzi. Czemu nie wspomniałaś, że nie sądziłam, że to ważne? Musi być bardzo zły. Nie zawsze dobrze sobie radzę z ludźmi. Preferuję towarzystwo duchów. Albo swoje własne. Nie chcę, byś myślała o pielgrzymce jak o jakiejś rodzinnej kłótni. To coś dużo ważniejsze. Tak, tak. Urea, tu nie chodzi o więzy rodzinne. Chcę wiedzieć, co jest zbieram wewnętrzne. Zbieram się taki hali i mam takie... Demon. Jeśli mamy to zrobić, ja... Ani tak nie doceniłaś mnie. Nie zrobię tak. Więcej tego błędu. Do zobaczenia przy zmrozinach. Dobra, to zobaczę, czy mam to... Wydaje mi się, że nie mam tam odblokowanego ogniska. Bo ja przecież odblokowywałam całe szczęście, słuchajcie, naprawdę całe... ...grupki banuckich myśliwych. Całe szczęście, że... Zmroziny nadchodzę. Można sobie cofnąć save'a, bo inaczej to była niesamowita dupa, no bo... że tak powiem, bylibyśmy na tym etapie, na którym jesteśmy. No tam bliżej ogniska nie ma. W sensie takim, że... gdybym miała ten odcinek nagrany, ale ze zrąbanym save'em, w sensie ze zrąbanym nagraniem, więc byście tego nie zobaczyli. No i save by był poza tymi questami, a nie wiem, jakoś te questy mi się podobają, czy ta próba łowietka, gdzie używaliśmy tylko jednej broni i mieliśmy tam czas na rozwalenie maszyn. Szczególnie mi się właśnie podoba ta próba z Aratakiem. W ogóle zastanawia mnie jeszcze ta jedna część ma pod okryta mgłą, bo tam nie ma żyrafa. Więc... no zobaczymy. Natomiast powiem wam, że... mam mniej więcej zamysł, jak te walki rozgrywać dzięki temu, że już grałam. Mam też jakiś plan, że tak powiem. Cudzoziemko. Nieraz już stawiałem czoła takim wyzwaniom i nikogo się nie boję. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że my sobie to możemy darować. Motyw jest taki, że musimy dojść na miejsce dla nas wyznaczone, zabić maszyny, które się tam znajdują,
Tak, dróg jest kilka. Zabijamy to, co mamy do zabicia i idziemy puścić balon. Jeżeli Aratak puści balon przed nami, no to przerżnęliśmy. Jeżeli puścimy trzy balony przed Aratakiem, czy tam dwa balony przed Aratakiem, chociaż wydaje mi się, że były trzy, i zabijemy maszyny, które mieszkańcy właśnie specjalnie dla nas tam ściągnęli do doliny. W sensie ten, kto zabije maszyny ściągnięte do doliny, ten wygrywa. I to jest cała filozofia. Dobra, gdzie tutaj miałam iść? Bo drogi są różne i pięknie się spitoliłam. A, to przy pierwszym podejściu się nie zgubiłam. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że wam, że tak powiem, cofnąłam ten filmik, w sensie, że wam przewinęłam filmik a propos... Chyba jestem na dobrej drodze. Tego, jak to ma wyglądać, to myślę, że po prostu łatwiej jest to zobaczyć, że tak powiem. Plus nie ukrywam, że jeżeli ktoś ogląda Wyspę Przetrwania, nie polecam. To, co mnie tam irytowało, to to, że o... W sensie pitolili pół godziny, co trzeba zrobić na zadaniu, co tak naprawdę można było powiedzieć w trzech słowach i po prostu, że tak powiem, zobaczyć to w efekcie końcowym. Dobrze, uczestniczko. Musisz wybić całe stado w dole, każdą maszynę. Pokonać stado. Dobra, dam radę. No i dla mnie tutaj skuteczną metodą było wzywanie tak naprawdę swojego wierzchowca. On zawsze też tam coś bije. Jest. Jak mnie spitoliło ze skały. No nic, trudno, nasz dziad tam się bije w górze. Tłucz to dziadostwo. Czy w ogóle to nie był nasz wierzchowiec, który się na nas wkurzył? Pewnie był. Słuchajcie, to sobie dorabiamy amunicję. Chociaż ja bym ją... Może bym ją zostawiała na później. Natomiast jak widzicie, mam jeszcze 3 minuty, więc... Tragedii tu nie ma. Dobra, no to jazda. Teraz właśnie na bułkę i poślij swój balon. No i właśnie teraz... Lecimy do balonu. Nasz balon poszedł w górę, a tak ma też. Nie mamy czasu. Użyj liny, by przejść dalej. Nie dłużej się. I na drugim miejscu robimy... Robimy zabij dokładnie je. To samo. Inne maszyny się nie liczą. Nie, nie. To było zabij je, nie zabij się, Aloy. Ale przez to, że wybrałam tę próbę dłuższą, mam wrażenie, że albo ten odcinek będzie dłuższy, albo
Nie wiem, zobaczymy, jak im pójdzie, że tak powiem, nie jest jakoś super istotne, co po prostu... Mam nadzieję, że tym razem wszystko nagrywa się dobrze. Naprawdę mam taką szczerą, cichą nadzieję. Pana dymacze przed tobą! Zabij je! Inne maszyny się nie liczą! Się robi. Dwa nadymacze załatwione. No i tutaj też wychodzi coś innego, w sensie... takim, że tam maszyn jest więcej, ale musimy zabić te konkretne. To one są dla nas priorytetem. W sensie nawet nie ten, tylko po prostu te. Te maszyny się na nas tak dość pulują wszystkie. Sprawia, że jest to lekkim Saigonem, ale... Trzeba się przede wszystkim skupić na tym, co naprawdę mamy do wybicia i... Później już jakoś lecie. W sensie będziemy mogli po prostu przejść dalej, tak? Jak nadmacze zabijemy. A że zbroję mamy dobrą, to... Jakoś się super nie trzeba tu martwić. Tego mam z głowy, muszę znaleźć drugiego, drugi jest tutaj. No nie miało cię tu trafić w nogę, ale dobrze. Jakby nie patrzeć, moja laska dalej jest najlepszą bronią. I to, że ona powala i to, że można krytyki sadzić, to, że tak powiem, robi robotę. Natomiast jest problem, jeżeli coś bije bardzo z bliska, no ale... Jeszcze trochę apek zostało. No, rozwalimy zaraz, nie powinno być jakiegoś większego problemu. No więc z tych panów możemy sobie olać. W sensie te robociki. Dobra, już biegnij, balon jest tutaj na górze. Idę. Nie wiem, czy da się przegrać z Aratakiem. Ale tylko włos. Pora się ruszyć. W ogóle mam wrażenie, że skoro ona patrzy na te balony dopiero wysyłając, to że to, że tak powiem, wychodzi na to, że jakby Aratak jest szybciej, ale nie według Aloy, więc. Zaczyna się śnieżyca. Mało widzę. Już blisko. No i przed nami ostatnia jakby część. Tym razem może nie tam. Nie zabijmy się na wejściu. Już prawie. Tak, Aloy, pogadałaś sobie. Ale naprawdę ładnie wygląda, jak ona biega w tym głębokim śniegu. To jest tak... W sensie jest zrobiona inna animacja. Taka bardziej pasująca do sytuacji. Coś jest nie tak. Powinni tu być. Naganiając ostatnią ofiarę. No cóż, no nagonili. Może niekoniecznie to, co chcieli. Co jest problem, bo tych tutaj niedźwiadków stających na dwóch łapach są bodajże trzy.
Naszym zadaniem jest zabić je wszystkie. Zastanawia mnie to tyle, że wcześniej aż tak nie obrywałam. Może jakąś inną broń, chyba te płonące na nich dobrze. Krytycznie go nie zdążyłam. No padaj, misiaczku, padaj, padaj. On mnie tam kurde nadepnął, no chyba. No powiem wam, że szło mi lepiej o tyle, że tyle życia nie traciłam. Lodowe pazury z ryczącej góry. Niespodziewany atak zakończył zawody. Lodowe pazury z ryczącej góry. Brak wyniku. Ktoś się tu nie spełnia, będąc wojownikiem w wiosce. Się było śmiesznie, nie zauważałem tego przy pierwszym podejściu. Widzieliście, co zrobiła. To ona pokonała te maszyny. Nie ja. Zdolna jestem. Dowiodła, że jest lepszym łowcą. Jestem. Nie będę ukrywać. Przetrwać, zwyciężyć. Tylko to się liczy. Moją krew masz na zębach. Raczej na kiju, ale... Zajmę miejsce za tobą na łowach. Nie, nie, znów. Nikt nie może się wspinać na ryczącą górę. Nikt nie może tam iść poza wodzem. Oraz mnie. Nie powinienem, ale proszę o przywilej. Chcę towarzyszyć. Jako, że zrobiła mnie w ciulo, to... Mej siostrze. Dobrze, zgadza się. Mnie spoko. Ale to ja rządzę, bo ja jestem wodzem? Ty masz gówno do gadania? Jeśli zrobisz, co mówię. Daj to na chętnie, bym ją zostawiła. Patrzę tam w dole, jak... Obóz nazywa się Długi Ząb. Będę szła na ten... na ciebie. W wodzu. Na górę. W ogóle słuchajcie, jest teraz taki motyw, że ten quest jest od 50 levela. Mamy 45.
Nie wiem, czy będę jeszcze coś levelić, czy nie. Myślę, że jakoś bym sobie dała radę. No, o, 46 mamy. Gdzie ja to mam? Regeneracji zdrowia. Nie mam wrażenia, że to co on teraz na sobie będzie lepsze, ale. I broń jak ta Arataka. Widać, że Woods ma najlepszy sprzęt. Ale czekajcie, bo jest jeszcze nowa broń. Myślę, że to może być niezłe. Myślę, że ten. I ja bym to sobie gdzieś wsadziła, że tak powiem. Myślę, że tutaj. Przed. Warga będzie chciała to zobaczyć. Dobra. Słuchajcie, myślę, że my sobie tutaj zakończymy. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, mam nadzieję, że się nagra wszystko w porządku. I cóż, standardowo, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, widziane, pozdrawa z kina, trzymajcie się, cześć!